Dobra, siemanko, jeszcze jeden filmik. Jeszcze jeden filmik dzisiaj. Zobaczymy, czy ostatni. Nie mam pojęcia. Słuchajcie, filmik o czym? O czym to było? Aha, już wiem. Dobra. Filmik o tym, że to, co stworzysz, jest już twoje. I słuchajcie, kiedyś mówiłem, że to się wszystko zapisuje, to co robimy, to co ktoś na przykład trenował ileś lat, to się wszystko zapisuje w komórkach i potem na przykład łatwo odzyskać sylwetkę, jeżeli ktoś trenował w przeszłości, albo był dobry, nie wiem, w jeździe na deskorolce i wraca do deskorolki, no to też może szybko odzyskać wiele umiejętności, bo już jakieś ma, na przykład snowboard, na przykład właśnie kulturystyka, też te mięśnie szybciej później nabierają masy mięśniowej, cokolwiek, ciężary, to siła jakaś, cokolwiek, na przykład ping-pong, wszystko, naprawdę wszystko. I tak samo jest z czym, że zapisujecie w sobie informacje i połączycie się na przykład energetycznie z daną sytuacją, ze wspomnieniem i tworząc wizualizacje, na przykład jakieś wizualizacje i czując się w jakiś sposób podczas nich, zapisujecie to w swojej głowie, w swoim ciele i łatwo wam potem to odtworzyć. Na przykład wizualizujecie siebie na przykład w błękitnym świetle i w błękitnym świetle na przykład czujecie się, że regenerują się wasze komórki i robicie to codziennie, na przykład ileś dni, tydzień z rzędu robicie to codziennie i wasz umysł już wszedł w nawyk, że wy jak myślicie w nawyk i w połączenie i od razu w odczucia, że wy jak myślicie o błękicie, to czujecie się świetnie i wasze komórki się regenerują. I potem wystarczy tylko chwilę o tym pomyśleć i on już przywołuje całe wyobrażenia, całą wizualizację, całe odczucie. Już nie musicie spędzać, jak to sobie zwizualizować, tylko spędziliście ileś czasu nad tym, aby to dobrze zwizualizować i to już jest wasze. Po prostu później tylko odpalacie to i wasz umysł odtwarza całe to wspomnienie. Pyk, 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 tu wizualizacja, tu mi wpływa światło. Już nawet nie musicie wkładać w to energii. Kolejny przykład, nie wiem, pijąc sok, na przykład pijecie sok z selera, no nie? I wyobrażacie sobie, że wypełnia to wasze jelita tą zieloną energią, leczy, koi, wszystko tam uzdrawia, świetne trawienie, wszystko co najlepsze. Mówicie sobie to do waszej głowy, wizualizujecie sobie to. I jak pijecie następnym razem i następny i cały czas sobie to wizualizujecie i działacie w tym kierunku, to w pewnej sytuacji będziecie pili sok z selera i nawet nie będziecie musieli wizualizować, bo to się automatycznie odtworzy. I tak jest z wszystkim, możecie tak wszystkim zrobić. Na przykład trenując, robię sobie biceps, nie, podciągam się albo cokolwiek innego. Możecie sobie wyobrazić, że wtedy zyskuję dużo energii i wasz umysł, będziecie to robić i robić i robić. I wasz umysł już będzie łączyć, że na przykład trenuję i zyskuję dzięki temu dużo energii, rozwija się moje ciało i macie to zakodowane, że wasz umysł już kojarzy to i on kojarzy to dobrze i tworzą się fajne powiązania energii z danymi czynnościami i to działa na waszą korzyść. I możecie tak robić z wszystkim, na przykład czytacie książkę i żeby mieć zakodowane, że jak czytam książki, rozwijam się, to sprzyja to na moją wiedzę i będę dzięki temu zarabiać dużo. I dzięki temu możecie przyciągać do swojego życia sytuacje, które sprawią, że spotkacie danych ludzi, przyjdą jakieś projekty i zarobicie dużo pieniędzy. Także na trzy. Możecie naprawdę łączyć sobie wspomnienia, takie wizualizacje, żeby to działało na waszą korzyść w waszej podświadomości. Polecam wam coś takiego naprawdę. Działać sobie, tworzyć sobie czystą przestrzeń, przerabiać własne emocje, tworzyć coraz więcej lekkości w życiu i w tej lekkości, w tej przestrzeni tworzyć cudowne rzeczy. Ale już zacznij działać na co dzień na korzyść, na swoje emocje, na swoje myśli, żeby już tworzyć fajne, dużo fajnych wspomnień, dużo fajnych... Po prostu róbmy fajne rzeczy, dzięki temu będziemy mieli dużo fajnych wspomnień i bazować na nich i robić fajne działania, które dają fajne emocje, wypełnić się z fajną energetyką, czyścić coraz bardziej swoje ciało, swój umysł, swoją podświadomość, oczyszczać się z emocji. Wstawiałem filmik o emocjach, pod spodem macie linka do niego i lecimy do przodu. Życzę wam cudownego dnia, rozwijacie się jak najlepiej i piąteczka, do zobaczenia w kolejnym filmiku. Fresh coconut. Siemanko.